Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Polską Federacją Nordic Walking dotyczącą organizacji Pucharu Polski w gminie Potęgowo. Wchodząc do tej wielkiej rodziny, a jest w tej chwili około 3 milionów ludzi, którzy chodzą z kijkami w Polsce, gmina Potęgowo znalazła się jakby w elitarnym klubie. Klubie 20 gmin, które są w szczególny sposób wyróżnione, mianowicie odbywają się tam imprezy pucharowe, a 7 zaledwie jest w absolutnej ekstraklasie, panie wójcie, to znaczy się Puchar Polski. Puchar Polski, który jest po prostu imprezą odbieraną na całym świecie. Wystarczy jeden raz wystartować, aby potem stać się osobą, która ma szansę wylosować Suzuki Swift, która będzie główną nagrodą w tegorocznym Pucharze Polski w Nordic Walking. Gmina Potęgowo jest szczególna dla Polskiej Federacji Nordic Walking, gdyż 11 lat temu zaczęliśmy taki triumfalny przemarsz przez Polskę z kijkami Nordic Walking właśnie od gminy Potęgowo. Zaczęło się, panie wójcie, tutaj od naszej znajomości, a wcześniej 11 lat temu od pierwszej imprezy, która jest imprezą historyczną. Gmina Potęgowo jest szczególną gminą, jeżeli chodzi o Nordic Walking i historię polskiego Nordic Walking. Zapraszam na zawody, które, tak jak już pan wójt zapowiedział, odbędą się w maju, ale wcześniej warto się przygotować podczas zajęć, które prowadzą instruktorzy, notabene zatrudnieni w gminie Potęgowo. Panie prezesie, dziękuję za przypomnienie historii. To dla nas oczywiście bardzo ważne i tak jak prezes zaznaczył, pół roku temu się spotkaliśmy, a dzisiaj podpisaliśmy umowę mówiącą o Pucharze Polski, gdzie w całej Polsce będzie tylko 7 pucharów Nordic Walking. Czujemy się bardzo wyróżnieni i zobowiązani do tego, żeby przygotować to wydarzenie na jak najwyższym poziomie. Wiemy, że będziemy gościli nie tylko mieszkańców Polski, zapowiedzieli się już zawodnicy i z Niemiec, i z Czech, i ze Słowacji, także wszystkich Was będzie nam bardzo miło gościć na terenie gminy Potęgowo. Zapraszam bardzo serdecznie, 14 maja 2017 roku.